He's got you there, I'm afraid, Oliver. So you're picking apart the style, may I say, instead of the substance. That's kind of... Kind of what? Lazy. It's completely valid to debate the rhetoric of an argument. It's not what you argue, but how. Great point. Yeah, especially if you haven't actually read the poems. Look forward to hearing your essay. W czasie, gdy król Minos nie był jeszcze królem i mógł na Krecie wzbudzać pewne kontrowersje po tym, jak przegrał walkę uczucia swojego wnuka z własnym bratem, jego plan przekonania mieszkańców wyspy, że na rolę króla jednak zasługuje, zakładał coś jakby wizualizację. Minos wizualizował, że za jego władzą stoją oraz że przyrzekli mu ją bogowie, i aby to udowodnić, powiedział, że stanie się to, co dokładnie poprosi ich w modlitwie. Poprosił więc o pięknego białego byka, którego, jak obiecał, złoży chwilę później w ofierze. A że bogowie lubili Minosa, okazało się, że Łukasz od początku miał rację i łaską Posejdona piękny biały byk rzeczywiście wybiegł z morza na ziemię, sprawiając, że Minos stał się władcą krainy, w której posiadanie po swojej stronie kogoś takiego jak Posejdon było w zasadzie endgame'em i powodzenia z moim plus 10 do szybkości, panie kapitanie floty ateńskiej. Plus 10 było jednak też do pychy, bo byk, który zapewnił Minosowi jego wówczas największe pragnienie, był na tyle piękny i na tyle dla niego ważny, że nowy król Krety postanowił nie wywiązywać się z obietnic. Zamiast uhonorować święte prawo i zabić podarowane mu zwierzę, ofiarował Posejdonowi inne, tylko jakąś marną kopię ze swojego stada, na co Bóg Morza oczywiście się wściekł i z pomocą Afrodyty od razu zaplanował zemstę. Sprawił, że w pięknym białym byku szaleńczo zakochała się żona Minosa, Pasifae, która ogarnięta niezwykłym i niezrozumiałym pożądaniem, obrała sobie nagle za cel fizycznie się do niego zbliżyć. Ponieważ nie było to łatwe, poprosiła o pomoc przebywającego na Krecie Dedala, który zbudował z drewna pustą w środku i obitą skórą krowę, do której kobieta mogła wejść i na niedalekiej łące wypełnić swoje pokręcone przeznaczenie. Razem z bykiem złączyła się namiętnym uniesieniem, a Minos stał się nieświadomym niczego kakoldem tego samego symbolu, który jeszcze nie tak dawno zagwarantował mu pełną i niezbywalną władzę. Dopiero 9 miesięcy później, w swojej komnacie, zauważył, że coś jest nie tak. Że jego syn Asterion ma głowę byka, że nie jest ani zwierzęciem, ani człowiekiem, raczej hybrydą, która zrodzona ze związku szaleństwa z zawłaszczonym pięknem, już zawsze będzie nosić na sobie ślad błędów popełnionych przez poprzednie pokolenie. I choć próbowano poddać go jakiejś socjalizacji, choć chciano mieć nadzieję, że znajdzie się dla niego miejsce w królestwie, Minotaur nie był przystosowany do zwykłego życia na starożytnej Krecie. Rósł zupełnie nieproporcjonalnie do swoich rówieśników. Od małego chciał żywić się tylko i wyłącznie ludzkim mięsem. Minos zwrócił się więc do Dedala, tego samego, z którego usług skorzystała jego żona, i polecił mu zbudowanie wielkiego labiryntu, więzienia, w którym to przeklęte i wzbudzające więcej wstydu niż współczucia stworzenie można było ukryć, schować, pozwolić sobie nawet w ten sposób zapomnieć, czym naprawdę jest. Od tego czasu, po to być może zresztą, wznosimy te piękne i imponujące budowle, aby przesłonić wstyd, który ciągle rodzi się na nowo w wyniku naszego kurczowego przywiązywania się do darów, które raz nam wręczone, do dziś okazują się na tyle rozkoszne, że nie sposób się ich wyzbyć, nie sposób się ich zrzec. I te piękne budowle są też miejscem akcji Salver, filmu będącego na pierwszy rzut oka trochę seksowniej nakręconym Parasite'em, gdzie ci niżej na drabinie znowu na własnej skórze przekonują się, czy Marx miał rację i czy kapitalizm naprawdę dąży do samodestrukcji, której być może można pomóc, ale w którym to, co ciekawsze, dzieje się jednocześnie gdzie indziej, w jego, nazwijmy to, mitycznej warstwie. W między innymi niespodzianka niespodzianka labiryncie ze stojącym pośrodku wielkim Minotaurem, pod którym kluczową scenę dla łączącej ich relacji odgrywa dwójka głównych bohaterów, widzących się tu, spoiler, po raz ostatni. Felix, ten wyższy ze skrzydłami na plecach, czeka już bowiem na swoją śmierć. To jemu przypada w tej interpretacji rola człowieka byka i choć wygląda w niej bardziej ślicznie niż strasznie, więc niezbyt przypominając człowieka byka w oryginale, tak jak on, nie nadaje się prawdopodobnie do zwykłego życia w szarej rzeczywistości, tak jak on, spędza więc czas chowając się w pięknych budynkach, do których wstęp, nieważne czy to najlepszy college, czy wakacyjna posiadłość poza miastem, mają w zasadzie tylko inne minotaury.
Czasy się bowiem trochę zmieniły, populacja minotaurów zwiększyła się, jest ich dziś zdecydowanie więcej niż kiedyś. Rozmnażają się już nie samą zdradą żony króla Krety, ale przez coś, co można nazwać zbiorowym pączkowaniem nieudolnie wypieranej traumy po wielopokoleniowym niemierzeniu się z tkwiącym u podstaw ich wyjątkowości poczuciem winy. To poczucie winy, ten wstyd, stał się wręcz przywilejem wyższej klasy, oznaką ich pozycji, może nawet atrybutem władzy. Dorota Szelongowska ze Wszystkich ludzi na świecie napisała niedawno w gazecie, że biedy wstydziła się dużo mniej niż pieniędzy. Mam drogą torebkę, wstyd powiedzieć ile kosztowała, wstyd ją nosić, biedy mniej wstyd. Dorota ma rację, na wstyd mogą pozwolić sobie wyłącznie nieliczni. Ale Dorota, próbując ich później wesoło przekonać, że powinni przestać się wstydzić, że powinni pieprzyć ten wstyd, nie chce lub nie potrafi zauważyć, że bez wstydu nie mogliby dzisiaj być nielicznymi. Wieki temu, w rytuale ofiarniczym, wódz plemienia X mógł przyjechać do sąsiedniej wioski Z i zamanifestować przed nią swoją pozycję imponującym zgładzeniem niewolników i obdarowaniem jej wszystkim. Jego zatrata wskazywała na rzeczywistą potęgę, którą dysponował, odkrywała przed światem jego faktyczne bogactwo, które skutecznie ujawniało się w ostentacyjnej demonstracji tego bogactwa niszczenia. W geście najcięższego do zwrócenia daru wódz mógł nawet ostatecznie zniszczyć samego siebie, popychając tym samym kolej rzeczy i napędzając proces nieuniknionej przemiany. Cały rytualny system oparty o narzucanie władzy daru, któremu trzeba było jakoś, najlepiej z nawiązką, zadośćuczynić, do tej przemiany właściwie zachęca. Dziś z kolei, zamiast w marnotrawieniu, uwięziliśmy władzę i bogactwo w symbolach. Jedyne co mają nasi nieliczni i dlatego tak kurczowo się ich trzymają, to te drogie torebki i inne relikwie, które gdyby je porzucić i zatracić, ujawniłyby tylko nieprzyjemny fakt, że nic więcej za ich władzą i ich bogactwem nie stoi. Że we are not so different, oni i my, i różni nas głównie to, co mamy, różni nas przede wszystkim ten wstyd. Wstyd Doroty, wstyd Minosa, który być może po prostu bał się, że bez pięknego białego byka nie miałby żadnej władzy nad nikim, więc dla usatysfakcjonowania chwilowej żądzy wolał zatruć przyszłość, która w ładnych gabinetach terapeutycznych nadal zbiera żniwa jego głębokiego poczucia winy. So why have you come to the session? It was a birthday present for my father. Czy to jednak Minos zaczął? Czy to do niego powinniśmy iść z pretensjami? A może gdy przywłaszczał sobie dar, którego w domyśle miał się wyzbyć, jego wybór był już dawno dokonany, a historii wstydu powinniśmy szukać znacznie głębiej, wcześniej, gdy cały wymiar naszej rzeczywistości dopiero stawał się namacalny. Na tym początku namacalności i wierzeń spisywanych przez starożytnych, formy ujawniały się, gdy się przekształcały, każda z nich miała swoją niezawodną wyrazistość, ale każda mogła chwilę później zostać zastąpiona przez inną formę. Metamorfoza i tajemnica, niczym u tego zatracającego się bez resztek wodza, były dogmatycznymi wartościami, które prowokowały do nieustannego dążenia gdzieś, do nieustannej zmienności wszystkiego. Tą zmienność uosobiła pierwsza postać, która wyłoniła się z kokonu ciemności, pierwotne bóstwo, które wyszło z mroku z dwiema parami oczu, czterema rogami, złotymi skrzydłami, głowami byka, barana, lwa i węża, umieszczonymi na młodym ciele z męskim członkiem, kobiecym łonem i kopytami. Legendarny Fanes, bo takie nosił imię, kopulował sam ze sobą, sam zapładniał swoje święte wnętrze. Był tym, który przyniósł ze sobą światło, tym, który je wydobył i nie chciał niczego w zamian. Rzeczy wkraczały za jego sprawą w obszar widzialności, właściwie w ogóle stawały się dzięki niemu rzeczami. Im wyraźniej można było je jednak dostrzec, tym trudniej było zaakceptować nieuchronność swojego końca, tym logiczniejszy był sprzeciw wobec swojej przemijalności. Już Chronos, wnuk Fanesa, zaczął w strachu przed obiecaną mu zagładą pożerać własne dzieci. Już każda kolejna epoka i każde kolejne pokolenie robiło co mogło, aby odcisnąć swoją obecność na coraz bardziej przytłoczonej przeszłością erze nieodwracalności. Erze, w której wieczne władztwo przemiany zostało zniesione, zastąpił je jasny i konkretny bieg wydarzeń, skupiony wokół naszego niewolniczego przywiązania do daru, którego tak przyjemnie było nie oddawać. Przy tym darze zachorowaliśmy jako gatunek na historię i szukając teraz siebie w ciągłych próbach jej zrozumienia, w wyciąganiu z niej ponoć koniecznych oraz kluczowych wniosków dla naszej własnej przyszłości, zostaliśmy ze znalezionym wstydem jako tą przeznaczoną nam i wyznaczającą jedyny kierunek formą, która wypełnia przestrzeń po niefortunnie gdzieś zawieruszonej tajemniczości formy. Do pary z tą tajemnicą umknęła nam metamorfoza, razem z nimi straciliśmy wreszcie autentyczność. Ostatnie, co w zasadzie mamy, to tylko jakaś iluzja przemiany. To ukrywanie brodzącej w błocie codzienności z myślaniem i złudzeniami, które niczym ostatni bastion ponurej nadziei pozwalają przed różnymi ekranami odwrócić wzrok od przykrej dekadencji i zająć się zamiast nią wizerunkami.
wciąż pięknymi w swoich wyobrażeniach budynkami, obiektami, zastępczymi ofiarami. W Saltburn Felix dostaje w ten sposób swojego Olivera, tak jak Minotaur na starożytnej Krecie, któremu regularnie dostarczano do labiryntu bezbronnych chłopców z Grecji. On też lubił mieć blisko siebie niezepsute jego ponurym otoczeniem zabawki. Nie zjadał ich może dosłownie, ale karmił się wydzielaną przez nie aurą nieobecnej nigdzie indziej szczerości. To ta szczerość, do której dostęp mają tylko wybrani. Wstydzący się mogą na ogół tylko perwersyjnie i niesmacznie jej zazdrościć. Jest tak szczera, bo nigdy nie można być pewnym, czy objawiający się w niej brak da się materialnie zaspokoić. To szczerość rodzinnej tragedii, trudnego dzieciństwa, nieuleczalnej choroby. Wszystkie z nich stają się dziś tak samo przedziwnymi, jak i nieodłącznymi elementami ekonomii wstydzących, którzy oczarowani blaskiem odzyskiwanej tak w cnotliwych filmach, patogalach i charytatywnych streamach autentyczności, mogą i pragną myśleć, że odzyskują dzięki nim również pierwiastek tajemnicy i metamorfozy. Gdy przychodzi co do czego, okazuje się jednak, że powtarzają jedynie swoje poprzednie błędy. Wielce niby, kurwa, jesteś szeryf internetu. Że nie doprowadzają do żadnej zmiany. No to powiedz mi, co się zmieniło, że teraz dalej siedzicie razem? Tkwią raczej, a my razem z nimi w miejscu, zmierzając ryzykownie do granicy, hodując sobie swoją być może nawet śmierć na grzbietach form, które, gdy będzie już za późno, aby coś z nimi zrobić, mogą wyrwać się spod kontroli. Czyli w skrócie Saltburn, co nie? Bo Oliver, który długo chce przedstawić się Felixowi jako jeden z tych wspaniale szczerych i niewinnych Greków oddawanych Minotaurowi, tych z problemami i dziewiczą śmiercią taty alkoholika, która pięknie dopełnia romantyzm jego historii. How did it happen? Cracked his head on the pavement. Probably drunk. No, dad. Na koniec zdziera z siebie fasadę niewinności i w szybkim oraz dość przewidywalnym twiście zabija Felixa, a przy okazji również pozostałych właścicieli wspaniałej posiadłości. Ten twist i jego przewidywalność stały się zresztą w popularnej opinii największą wadą Saltburn. Najczęstszy zarzut, jaki ma się do Emerald Fennell, to ten o banalności i ten o tym, że to wszystko już było i że jej film kończy się w sposób, którego niezwykle łatwo od pewnego czasu się domyślić. Po pierwsze jednak, co z tego, że łatwo? Po drugie, wydaje mi się, że nie wynika to z braku jakiejś artystycznej wizji, to raczej efekt konfliktu, którym Saltburn postanawia się zająć, tego konfliktu, który jest obecny w nim od samego początku. So you're picking apart the style, may I say, instead of the substance. That's kind of what? Lazy. It's completely valid to debate the rhetoric of an argument. It's not what you argue, but how. Great point. Yeah, especially if you haven't actually read the poems. Look forward to hearing your essay. Forma kontra treść. Oliver, jak słyszymy, zaczyna zdecydowanie z pozycji tej drugiej. Mądrzejsi o demaskującą go scenę z rodzicami, dowiadujemy się, że przez pierwsze lata życia towarzyszyły mu nie problemy, a raczej rokroczne wycieczki do co ciekawe Grecji. Oh, that was in Mykonos. We go every year. Well, not anymore. You know, not now that kids are all grown up. Że w momencie, w którym go poznajemy, jest w zasadzie zwykłym, grzecznym chłopcem z dobrego domu, który tak jak przykazał mu jego Leszek Balcerowicz, długo wierzył, że posłuszeństwem i ciężką pracą zdoła pochwycić obiecany mu kawałek świata za rogi. I w jakimś sensie ta wiara wcale nie zawodzi. Oliver studiuje przecież na Oxfordzie, na rynku pracy powinno być mu całkiem wygodnie. Piękne życie jakiegoś executive dyrektora w korporacji, z żoną, depresją i dwójką dzieci z najlepszymi perspektywami, stoi przed nim w zasadzie otworem. A jednak Oliverowi słusznie przyświeca w pewnym momencie myśl, że czegoś zrobić nie może. Jest poziom, którego w otuleniu treści i ładnych esejów o Szekspirze nie przeskoczy. Są w nim fantazje, które wychodzą zdecydowanie poza przestrzeń tego, co mu naturalnie przyzwolone. To fantazje, o których według oficjalnych podręczników nie wypada głośno mówić. Fantazje o przechwyceniu tego wstydu, który w świecie bez innych ofert pociąga coraz bardziej. Aby się do niego zbliżyć, trzeba jednak uciec od ograniczającej treści i wybrać władzę formy. Trzeba zagrać z innymi mitycznymi w mit, który dla wszystkich zdecydowanych na grę ma już jasną, gotową i ściśle określoną drogę. To oczywiście droga Tezeusza, tego, który w oryginale też udaje i też symbolizuje rzekomo nowe. Chodząc w jego butach, Oliver przebiegle morduje swojego Minotaura w labiryncie, uwodzi, wykorzystuje i popycha do samobójstwa jego siostry. Nie jest to może najdokładniejsze przepisanie mitu kiedykolwiek, to raczej tak jakby ktoś podawał ten mit dalej głuchym telefonem i nawet kamieniom, którymi legendarny potwór według antycznej ceramiki do końca się bronił, przypisał zupełnie inną, tym razem symboliczną rolę. Ale nie dajcie się zwieść, mit dalej ma tu wszystko pod kontrolą, wszystko dzieje się według tego, co zawiera w swojej formie.
I na pierwszy rzut oka można oczywiście uznać, że dzieje się lepiej niż dobrze. Że nie ma nic złego w tym, że trup ściele się gęsto. Że może nawet powinniśmy brać z tej sytuacji jakiś przykład i brnąć w jej kierunku. To przecież tylko oni, tylko nieliczni, tylko Doroty Szelongowskie. Jedynie w starciu ze śmiercią są bezbronne. Jedynie ona uzupełnia ich los o to, co naprawdę autentyczne, co na tyle tajemnicze i wywrotowe, że gdy pojawia się tuż obok, nie sposób już myśleć o niej jako kategorii ekonomicznej. Łatwiej odwracać wzrok, oszukiwać się, zasłaniać jakimś codziennym śniadaniem serwowanym przez służbę. Sit down and eat the bloody pie! Just eat it and shut up! Zanim jednak wybierzemy tę odpowiedź, jedzmy bogatych, patrzmy jak gubią się przy jajecznicy i wszystko będzie dobrze, nie sposób nie zauważyć czegoś jeszcze, mianowicie, że ewentualny sukces jedzenia stworzy z nas zwycięzców, nasza rola w micie zwiąże się z pewnym nieodwracalnym ryzykiem. Zwycięzca Tezeusz, gdy wracał z Krety do Aten jako ich cudowny wybawiciel, jest chyba tego najdobitniejszym dowodem. Nie zgładził tak naprawdę oczywiście żadnego człowieka byka, nie musiał szukać zemsty w żadnym labiryncie, w rzeczywistości nie był prawdopodobnie nawet Tezeuszem. Kreta była jednak w tamtym czasie potęgą w regionie, niemożliwą do podbicia krainą, której szczęśliwe położenie pozwalało trwać w stanie dziewiczej utopii, żyjącej niemal poza problemami zewnętrznego świata, a też nadspodziewanie skutecznej, gdy ewentualne problemy, szczególnie z greckimi sąsiadami, jednak się pojawiały. W tej radości z posiadanych darów i przywilejów Kreteńczycy tworzyli kolejnych bożków, których otaczali kultem, czcili szczególnie byka, którego utożsamiali ze słońcem, mieli także swój celebrujący taniec, wryty w ich wiodącą kulturę. Poskręcani liną chodzili w nim gęsiego za prowadzącym liderem, który nie chcąc się zgubić w wesołym rytmie, mógł poruszać się zgodnie z rozrysowanymi i wytyczonymi ścieżkami na parkiecie. Tańczący zmierzali najpierw w ten sposób do wyznaczonego przez wzór środka, po czym cały łańcuch ludzi zatrzymywał się, odwracał, a liderem zostawał ten na końcu, ten, który liną ciągnął teraz uwięzionych w swoistym labiryncie z powrotem i być może widzicie, gdzie to zmierza, ale jeśli nie, to jeszcze jedna mała podpowiedź. 3,5 tysiąca lat temu wielka erupcja wulkanu na jednej z pobliskich wysepek obnażyła iluzoryczną nieprzemijalność Kreteńczyków. Według archeologów zdziesiątkowała ich flotę, otworzyła przed Grekami szansę, aby zemścić się i przejąć radość tych, którzy również ich kosztem przez długi czas tańczyli tylko we własnym gronie. Ten taniec w otoczeniu kolejnych sztormów i fal tsunami nie sprawiał już tak imponującego wrażenia jak wcześniej. Przyszedł czas na interwencję, w której zmęczone stare, bardzo szybko i bez większych oporów, ustąpiło miejsca temu co nowe. Gdy nowe, aby zdobyć słuszność, spróbowało jednak jak zwykle usprawiedliwić swój podbój i wepchnąć go w tak zwaną historię, zauważyło, że do dyspozycji ma tylko i wyłącznie stare. Mity są pisane przez zwycięzców, to dobrze wiemy i to całkiem jasne, ale łatwo zapomnieć, że zwycięzcy piszą je głównie w oparciu o tych, którzy odnieśli porażkę. Wzorzysty parkiet, na którym odbywał się samolubny rytualny taniec, prawdopodobnie dlatego stał się domem żarłocznego potwora, który narodził się z pychy. Ten potwór być może dlatego miał głowę byka, patrona słońca, które Kreteńczycy z perspektywy Greków więzili przed nimi, hodowali tylko swojego minotaura i ani myśleli się dzielić. Dopiero dzielny Tezeusz pokonał potwora, dopiero jego również stworzona na potrzeby tej historii postać zgładziła dar, którego nie śmieli zgładzić poprzednicy. Będąc jednak pogromcą daru, Tezeusz stał się tym, który wszedł w jego posiadanie. To klątwa, którą na siebie nałożył jako wykonawca mitu, którą musiał przyjąć jako ten, który postanowił wypełnić jego wolę. Zabił byka, ale zabrał go ze sobą, umieścił m.in. na pierwszych monetach założonych przez siebie Aten. To one więziły teraz kolejne kopie byków, to one pozwalały kolejnym minotaurom po cichu rozmnażać się w tyranii, która po prostu zastąpiła chyba inną. Choć czy rzeczywiście można w tym przypadku mówić o innej? Roberto Calasso, którego książka o mitologii była całkiem ważna dla tego odcinka, pisze w pewnym momencie o Ariadnie, która zastanawiając się skąd w niej uczucia do zdrajcy Tezeusza, przypomina sobie los swojej matki Pasifae. Ona też straciła zdrowy rozsądek, też bezwstydnie zdradziła, też mogła mieć wrażenie, że za tym wszystkim stoi jakaś perfidna siła wyższa. I jak pisze Calasso, jeśli ona, Ariadna, nie czyni nic innego, tylko powtarza namiętność swojej matki, jeśli ona jest więc Pasifae, to Tezeusz jest też bykiem. Ale Tezeusz przecież zabił byka, jej brata, i w dodatku zrobił to z jej, Ariadny, pomocą. Wobec tego Ariadna pomogła może Tezeuszowi zabić samego siebie, może byki i ich zabójcy tylko wiecznie zamieniają się miejscami, tak jakby to, że zabijają czy są zabijani, było dla nich czynnością powtarzaną tak często jak zdejmowanie i zakładanie ubrań. I patrząc na to, że wciąż to robimy, wciąż zabijamy samych siebie, aby znaleźć swoją pozycję w micie,
Ciężko nie stwierdzić, że gdzieś tutaj mamy do czynienia z końcem formy, że tak jak treść, ona także osiąga swój limit. Potrzebujemy jej, aby wchodzić w posiadanie tego, co niemożliwe do zdobycia, ale przy okazji zatruwamy nią swoją przyszłość, w której nie sposób uciec od daru, który choć wreszcie pochwycony, ostatecznie zawłaszcza więcej, niż byśmy sobie tego kiedykolwiek życzyli. Jesteśmy seksowni, gdy o ten dar walczymy, gdy nasz brak krzyczy i pociąga autentycznością wszystkich tych, którzy nie pamiętają nawet kiedy ją stracili, ale jeśli odniesiemy sukces, jeśli spryt i trochę szczęścia pozwolą nam być może tańczyć na parkiecie słusznie przez nas pokonanych, to będzie jednocześnie nie tylko taniec zwycięzców, to będzie też niestety taniec przegranych. Na koniec Saltburn, gdy nastąpiła już koronacja nowego władcy, może wydawać się, że król jest nagi, że przed nim szansa na zbudowanie czegoś, na przełamanie ery wstydu i traumy. Ale jeśli mieliście tak jak ja i trochę ciężko uwierzyć wam w szczęśliwość tego przyspieszonego happy endu, to być może dlatego, że król długo przecież przygotowywał się do przejęcia władzy. Zlizywał resztki swoich poprzedników, penetrował nawet jej groby w jednoczesnej rozkoszy i rozpaczy. Pod tym względem Oliver jest w ostatniej scenie filmu Emerald Fennell przede wszystkim uzależniony. Jego piękne ruchy wyznacza labirynt tych, których rzekomo zabił, których wspomnienie zostawił przy sobie jednak w niewielkim, odgrywanym pewnie czasami teatrzyku, przykrytym jeszcze symbolicznymi kamieniami. Te kamienie najwyraźniej sam wyłowił, szukając dla nich kolejnej roli w micie, który ponownie zaraz przepisany każe zastanawiać się, co w ogóle musi się wydarzyć, aby ostatecznie go zmienić, aby każdy następny Tezeusz nie musiał zawsze kończyć jako ten, z którymi sam nie tak dawno walczył. Ale niestety to chyba trochę tak jak w tej zagadce, która zajmuje głowy filozofów od starożytności. Gdy Tezeusz wrócił z Krety do Grecji, jego statek zacumował w porcie na dłużej i jako niemal relikwia był przez lata nieustannie na bieżąco odbudowywany, aż do momentu, gdy wszystkie spróchniałe deski oryginału zastąpiono innymi. W zagadce pojawia się pytanie, czy statek wciąż był w takim razie tym samym statkiem, czy może jednak nowym, ale równocześnie to też cała seria pytań dotyczących przekleństwa formy. Bo nowe może jako nowe zaistnieć tylko dzięki formie, nie interesowałoby nikogo poza nią, ale ta forma przetrzymuje nowe niczym zakładnika, wymusza między innymi, aby było jak najtrwalsze, aby w swojej świeżości nie wykraczało poza ściśle określone ramy formy. Dlatego tkwimy w stanie, który nie pozwala uzyskać odpowiedzi na żadne z nurtujących nas pytań, to ten wir wstydu, o którym możemy tylko rozpaczliwie próbować nie myśleć. Tak jak pyta nas w zasadzie na koniec Saltburn, możemy tańczyć, ale cóż po tańcu.